Drodzy Państwo, wrócił do mnie ostatnio znowuś temat animowania elementów takich przesuwnych, jak typu lina. Już kiedyś pokazywałem Państwu, jak można sobie z takimi elementami poradzić w prezentacji, gdzie pokazywałem animację podajnika taśmowego. I dokładnie tą samą technikę możecie zastosować, próbując zanimować na przykład linę w Waszych projektach. Proszę zobaczyć, co zrobiłem. Mam układ dwóch bloczków. Mam zdefiniowaną pręt, który będzie moją liną. W tej chwili jest tak związany, że może przesuwać się swobodnie góra-dół. Zdefiniowałem sobie też płaszczyznę, jakąś tam podłoża bazową, w której będzie się zaczynał ruch, dzięki czemu mogę zdefiniować wiązanie, które mogę później uruchomić, przez co no, mogę zobaczyć animację po prostu mojej liny. Linę mam już narysowaną, żeby tą linę w odpowiedni sposób zagiąć na naszych bloczkach, muszę zdefiniować sobie tutaj dodatkowe pomocnicze płaszczyznę robocze. Płaszczyzna, idealna płaszczyzna do gięcia takich elementów typu pręt, czy lina, jest to płaszczyzna, która jest styczna do powierzchni, na przykład pręta. Ale nie musi to być koniecznie płaszczyzna styczna do powierzchni pręta. Możemy zrobić na przykład płaszczyznę, która będzie prawie, znaczy będzie w położeniu takim jak styczna płaszczyzna. Na przykład płaszczyzna w odległości 19,5 mm od wskazanej płaszczyzny też jest płaszczyzną styczną, chociaż rzeczywistość nie została zdefiniowana na bazie obiektu tego pręta, który tu mam narysowany. Podobnie taką samą płaszczyznę sobie wcześniej już zdefiniowałem na drugim moim bloczku, więc włączę ich widoczność. No jeżeli chcemy, żeby teraz ten nasz pręt odpowiednio został w sposób zagięty, co musimy zrobić? Musimy, a jeszcze zanim to zrobimy, jeszcze zdefiniuję sobie jedną pomocniczą oś roboczą. Będzie to oś po prostu tego bloczka. Wchodzę w edycję części, czyli tego naszego pręta, naszej liny, a następnie spróbujemy ją w odpowiedni sposób zagiąć. Przede wszystkim musimy zdefiniować płaszczyznę szkicowania. Na płaszczyznę szkicowania zrzutować oś gięcia, a następnie, korzystając z narzędzia część gięcia, dokonać zagięcia naszego pręta poprzez podanie odpowiedniej promienia gięcia, czyli średnica naszego bloczku przydzielona przez 2. Pierwsze zagięcie zostało zrobione dokładnie. Tak samo zrobimy z drugim zagięciem, czyli definiuję płaszczyznę szkicowania na powierzchni konstrukcyjnej. Rzutuję oś, a następnie zaginam narzędziem część gięcia. Tylko musimy zmienić kierunek gięcia, żeby nam odpowiednio ten element został zagięty. Element został zagięty. Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie to moje wiązanie, które miałem zdefiniowane tutaj odległości osi tego pręta od płaszczyzny tutaj bocznej, nie będą działać, więc uzyskamy natychmiast błąd, że nie jesteśmy w stanie jednego wiązania przypisać, bo oś w tej chwili jest zupełnie gdzieś indziej przez program widziana, więc wyłączę może to wiązanie, nie będzie mi już potrzebne. Co więcej, no możemy sobie tak jeszcze wyłączyć wszystkie może obiekty konstrukcyjne, żeby nam nie zaśmiecały, skorzystać na przykład z wiązań i przymocować wiązaniem wstawiającym uchwyt na koniec naszej liny. I teraz mamy już wszystko zrobione, co potrzebujemy. Proszę zobaczyć, że wystarczy teraz wejść w moje wiązanie sterujące, gdzie ja sobie to zdefiniowałem. A, uruchom mnie. Czyli steruj wiązaniem, uruchamiam opcję. I proszę zobaczyć, gdy uruchamiam moją animację, natychmiast lina jest przesuwana i możemy wykorzystać ten ruch tego to pręta, czy tej liny do animacji, czy uruchomienia, czy pokazania jakichś bardziej zaawansowanych funkcji ruchowych, czy kinematycznych w naszych zespołach. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że uda się Państwu wykorzystać tą technikę jeszcze raz w swoich projektach. No i zapraszam na kolejny podcast.